nie robi tego poza kadrem? Przyjechałyśmy oglądać nasze koleżanki z drużyny z Wałbrzycha, Gosię Mesjasz i Dominikę Dereń, i tutaj zrobiliśmy flagę, niespodziankę, żeby je wesprzeć. Dzisiaj panie, jak sobie radzą? Dobrze sobie radzą właśnie. Ja obserwuję tak w internecie, jak dziewczyny grają, też autografy zbieram, mam od dziewczyn. Wczoraj na treningu zbierałem, więc dziewczyny dobrze sobie radzą. Szkoda, że Ewy Pajor nie ma. Trzeba promować piłkę kobiecą, bo no, niestety nie jest w Polsce zbyt znana. I myślę, że to jest dobra inicjatywa, zwłaszcza w takie małe miasto jak Kluczbork, a ludzi bardzo dużo. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc.
cieszymy się z wyniku, nie oprócz wyniku. Cieszy to, że próbowaliśmy realizować to, co żeśmy sobie w ostatnim czasie trenowali, jeżeli chodzi o organizację gry w ofensywie. Martwi mnie to, że strzeliliśmy bramki po stałych fragmentach gry, a chcieliśmy strzelać po akcjach ładnych, składnych. Stworzyliśmy sobie sytuację, ale gdzieś w tej fazie finalizacji czegoś nam brakło. Dokładności, zachowania zimnej krwi i nie strzeliliśmy bramek z akcji, a to żeśmy sobie zakładali. No ale piłka nożna to różne elementy i tutaj stałe fragmenty gry. Dzisiaj cztery bramki po stałych fragmentach gry. Jedna samoucza, ale po stałych fragmentach gry. Także z tego się cieszymy, kończymy rok zwycięsko i czekamy na marzec, na losowanie. W lutym będziemy wiedzieli już, z kim gramy w eliminacjach. W marcu wyjeżdżamy na turniej i później będziemy już się przygotować do eliminacji Mistrzostw Europy. Jest trochę element, na którym musimy pracować, szczególnie jeżeli chodzi w kontekście tego pierwszego kontaktu, który dzisiaj nam na tym boisku trochę przeszkadzał, ale jest, ja mam odczucie, że idziemy w dobrą drogę. Dziewczyny też takie mają, także kończymy rok w mojej ocenie pozytywnie. Jeżeli chodzi o kibiców, o ich doping, o to, jak nas wspierali, to naprawdę chapeau bas, bo czuliśmy się tutaj jak u siebie, a na takich właśnie, dla takich ludzi gramy. Pomachaj do kamery, pomachaj tu. Na buziaczka poszli, buziaka.